Cześć, witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu września. A tak naprawdę to będzie chyba typowy haul z zakupami. Pokażę Wam, co nowego pojawiło się u mnie we wrześniu. Wrzesień to był taki miesiąc, w zasadzie każdy, jak każdy inny letni miesiąc ostatnio. Połowa września była piękna, znaczy wrzesień do połowy był piękny, było bardzo słonecznie, było gorąco, było upalnie, więc tak naprawdę zwykły taki letni miesiąc, jak mieliśmy wcześniej. Później byłam w Londynie, więc trochę zmieniłam klimat, natomiast nadal było ciepło, nadal było pięknie i to była cudowna wycieczka, najlepsza chyba jaką miałam. Najlepsza pod wieloma względami, to znaczy Londyn jak zwykle mnie zaskoczył. Widziałam te miejsca, które wcześniej widziałam, ale tam jest tyle do zobaczenia, że zobaczyłam kilka nowych miejsc, kilka nowych rzeczy. Byłam na wystawie, której się nie spodziewałam, byłam na koncercie, jakby kolejny wyjazd, który nie był raczej też nastawiony tak bardzo na zwiedzanie, jak na po prostu bycie tam, przeżywanie, bycie ze znajomymi i tak naprawdę, nie wiem, ładowanie, wiecie, się na następny czas taką dobrą energią, taką bardzo pozytywną, ale przede wszystkim takie świadome bycie tam, nie tylko oglądanie i zwiedzanie, tylko jakby czerpanie z tego trochę więcej, czegoś, wiecie, coś po prostu dla mnie, coś, czego mi było akurat potrzeba i naprawdę byłam tam bardzo szczęśliwa. Bardzo zadowolona, zaskoczona momentami, ale to był naprawdę super wyjazd. A jak wróciłam, to już pojawiła się jesień. I jeżeli chodzi o jesień, to generalnie ja nie lubię, jak jest mi zimno. No, a ten moment akurat był taki bardzo, taki mocny przeskok, wiecie, z 25 stopni jednego dnia, następnego robi się 15, a w nocy 3. Więc no, to jest duży przeskok i nagle zrobiło się bardzo zimno. Natomiast to jest najlepsza pogoda, mam wrażenie, na ubieranie się i to jest ulubiony mój czas, jeśli chodzi o zakupy i jeżeli chodzi właśnie o jakieś ubrania, dodatki i wszystkie takie rzeczy. Ja to, co kupiłam, to kupiłam, ale ja mam ochotę jeszcze na więcej rzeczy, które jakby chodzą mi po głowie od zawsze. Są takie klasyki, które po prostu, klasyki, a po prostu rzeczy, które ja bardzo chcę. I już Wam kiedyś mówiłam, że staram się po prostu jakby kompletować rzeczy w mojej szafie trochę też pod tym kątem, że jeżeli zawsze coś chciałam, no to to są takie momenty, kiedy jeżeli to znajdę i to jest takie, jak ja właśnie chciałam, wydaje mi się idealne i odpowiada moim potrzebom, to staram się właśnie to kupować, żeby po prostu mieć i być zadowoloną. Dobra, to taki wstęp. Czy coś jeszcze się działo we wrześniu? Chyba jakoś niespecjalnie, więc tak, jeżeli chodzi właśnie o ubrania, to dla mnie to jest najfajniejszy czas, najciekawszy, bo tak naprawdę też możemy założyć na siebie wszystko, co nam się podoba. Możemy się ubierać warstwowo, ale to jeszcze nie jest zima, że i tak wszystko przykrywamy, wiecie, grubą kurtką, a i tak nic nie widać i chodzi o to, żeby było nam ciepło, także dobra. Pokażę Wam pierwszą rzecz, którą chciałam już kupić w tamtym roku, ale jakoś tak chciałam, ale wiedziałam, że nie powinnam i nie miałam pieniędzy i w sumie stwierdziłam, że no nie. A w tym roku jakoś tak przypadek chciał, że trafiłam na tę rzecz w sklepie, nawet nie byłam specjalnie jakoś na zakupach, po prostu stwierdziłam, że wejdę, zobaczę, co nowego jest w Zarze. I to była pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, po prostu przemierzałam, już nawet nie chodziłam po sklepie, tylko zobaczyłam tę rzecz i tyle. I będzie to czerwony płaszcz. Piękny, czerwony płaszcz w przepięknym takim kolorze. On nie jest aż tak bardzo żywy, jak wydaje się w aparacie, natomiast jest przepiękny. Słuchajcie, jak ja go założyłam, ja miałam na sobie wtedy, nie wiem, t-shirt, boyfriendy, moje takie jasne, za duże i konwersy. Jak ja założyłam ten płaszcz, to pomyślałam, to wygląda pięknie. Ten płaszcz wygląda pięknie, myślę, do wszystkiego, bo będzie wyglądał i ładnie do sukienki i do jakiegoś eleganckiego ubrania, wiecie, nie wiem, koszula, spodnie, cokolwiek, ale też trampki, jeansy, zwykły t-shirt, bluza, cokolwiek, no po prostu jest piękny, bardzo ładnie wygląda. I ja go kupiłam w rozmiarze M, bo L-ka była trochę za duża, on tak trochę wisiał i okej, mogłabym pod niego założyć gruby sweter, no ale generalnie to jest płaszcz, który jest w 100% z poliestru, więc generalnie jakość, znaczy jakość to się okaże, bo generalnie jest bardzo ładnie wykonany i jest fajny, bardzo ładnie wygląda, jest ładnie skrojony, wszystko super. Natomiast poliester, jak wiemy, nie daje ciepła, więc jest to typowy płaszcz taki raczej przejściowy, to nie będzie płaszcz zimowy, to jest płaszcz po prostu, wiecie, zresztą jak się po prostu, nie wiem, wsiada do auta i nie chodzi nam o to, żeby mieć na sobie bardzo ciepłe rzeczy, tylko chcemy przemieścić się z miejsca A do miejsca B, to może się sprawdzi. Natomiast tak jak mówię, no raczej płaszcz przejściowy kosztował 400 zł, 399. On nie jest chyba cały czas na stronie. Cały czas myślę, że jest w asortymencie Zary. No jest bardzo ładny, on jest taki do kolan. Tutaj, tak jak widzicie, ma dwa guziki czarne, które ładnie też komponują się i tak trochę się wyróżniają. No i tutaj jest taki
a serek, takie ma klapy. No trzeba pod niego będzie założyć na pewno jakiś szalik, ale to nie będzie problem. Płaszcz jest przepiękny, naprawdę bardzo mi się podoba i tak jak go założyłam, to stwierdziłam, że też do blond włosów wygląda pięknie, natomiast myślę, że brunetką, myślę, że każdemu będzie ładnie w tym płaszczu, ale jak założyłam, to tak wyjątkowo ładnie wygląda, bo tak bardzo podkreśla jasne włosy, ale też dodaje trochę charakteru, no i jest czerwony. Wygląda przepięknie, naprawdę, i to jest rzecz, która bardzo mnie cieszy, bo tak jak mówię, już w tamtym roku chciałam czerwony płaszcz, nie znalazłam, jakoś tak nie chciałam, może aż tak bardzo. Nie wiem, czy ja w tamtym roku, nie kupiłam żadnej kurtki, no ale stwierdziłam, że chyba nie. W tym roku jest płaszcz, także jestem bardzo zadowolona. Natomiast no wolałabym, żebym miała jakiś dodatek wełny albo czegokolwiek, no niestety. Niestety. Jeszcze sprawdzę, bo może to tylko podszewka ma 100% poliestru, ale... Nie. No nic. To też jest ciekawe, bo podszewka jest z acetatu. Z czegoś takiego nie słyszałam nigdy o tym. A nie, słuchajcie. On ma 80% wełny i 20% nylonu. Nie no, to ja już kocham ten płaszcz. Wiecie co, naprawdę ta metka, jak ja na nią wcześniej spojrzałam, zobaczyłam to właśnie 100% poliestru, potem jest 100% właśnie tego acetatu. To może to są guziki albo nie wiem co. A potem mamy skład. I tu jest 80% wełny, więc w tym momencie polecam Wam bardzo ten płaszcz. Jest naprawdę cudowny, pięknie leży i jest genialny. Wow, ależ zaskoczenie. No dobrze, że zajrzałam jednak do tej metki. Bardzo dobrze, więc polecam. Jeszcze Wam powiem, że przez chwilę zastanawiałam się, bo na stronie H&M-u jest również płaszcz czerwony. Za 500 zł on jest w 100% zrobiony z wełny. Natomiast... czysta wełna też nie jest dobra i tak właśnie myślałam, 100% poliestru albo 100% wełny, jakby żaden nie jest idealny, dlatego że wełna się mechaci, wełna może gryźć, więc potrzebuje też jakiś dodatek, najlepiej jakiś drobny, wiecie, mały dodatek jakiegoś innego materiału, ale teraz już nie mam wątpliwości, ten płaszcz ze mną zostaje i naprawdę jestem w szoku. No dobrze, że zajrzałam tej metki, naprawdę, bo żyłabym w przekonaniu, że jest poliestrowy, a nie jest, więc to jest bardzo dobry zakup. Dobra, przechodzimy dalej. Może tak, Zary jeszcze, co ja tutaj mam. Byłam jeszcze na kolejnych zakupach i kupiłam przeuroczą bluzkę. Zobaczyłam ją jakoś kiedyś w sklepie i tak mówię, nie, bardzo mi się podoba, ale ja nie. No a potem stwierdziłam, że jednak tak, no bo przecież jest cudowna. I to jest bluzka z Dumbo. Wygląda pięknie, ona jest w takim szaro-brudnym kolorze, trochę takim melanżowym, trochę takim spranym. No i ma wielkiego Dumbo na sobie, no po prostu wygląda cudownie. I ona jest taka trochę większa, w ogóle no wzięłam większą, bo nie było najmniejszego rozmiaru, chyba nie było XS, wzięłam S-kę. Nie, wzięłam M-kę, bo nie było S-ki, no trudno, już mi się nie chce. Wiecie, czasem mam tak, że po prostu nie chce mi się czekać, nie będę zamawiać, nie będę chodziła po sklepach, tylko wezmę to, co jest i trudno, była M-ka, to wzięłam M-kę. Jest troszeczkę za duża, ale to nic. Takie dłuższe trochę rękawki ma, no wygląda przepięknie, naprawdę. Jeżeli chcecie zobaczyć te rzeczy na mnie, to na Instagramie pojawiają się zdjęcia, więc przepraszam, że nie pokazuję Wam tego teraz po prostu na sobie, ale czasami myślę, że lepiej Wam pokazać po prostu te rzeczy tak, bo jak pokazuję Wam na sobie, to nie zawsze jest dobre światło, nie zawsze to dobrze wygląda, więc no jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to na Instagramie są zdjęcia. No, także bluzka jest cudowna, powiem Wam, naprawdę. Jest taka urocza i pięknie wygląda ten Dumbo i tak dodaje trochę życia i w ogóle, no jest cudowny, więc zakochałam się. I ostatnia rzecz, której również się zakochałam, marzy mi się w ogóle sukienka w... nie wierzę, że to mówię. Natomiast sukienka taka, może nie do końca w panterę, ale w jakieś takie lamparcie centkim, w jakiegoś... Takie wiecie, no trochę coś, takie zwierzęce wzory, które teraz są bardzo modne. I właśnie, żeby to było takie, trochę takie rudawe, trochę takie właśnie, trochę a la lampart, trochę a la panterę, jakieś takie rzeczy. Ale jeszcze nie znalazłam takiej idealnej. Bardzo mi się podobają też takie wężowe wzory. Więc zobaczymy, może się uda. Chciałam, żeby była taka zwiewna, ale do kolan, no zobaczymy. W każdym razie znalazłam taką i bardzo mi się spodobała, bo ona właśnie ma taki wzór takich lamparcich centek. Natomiast jest czerwono-czarna. Taka luźna i ona super będzie wyglądała, wiecie co, i latem tak naprawdę do jakichś tam butów. Ma długi rękaw, ale ten rękaw jest taki półprzezroczysty, ona jest taka cienka, bym powiedziała raczej.
Ale super też będzie wyglądało i do botek jakichś, i do płaskich butów, i do właśnie takich botków na obcasie, albo do kozaków tak naprawdę, więc myślę, że ta sukienka jakby daje wiele możliwości i też ma bardzo fajny kolor. Ona jest taka zabudowana, ale jest raczej krótka i ma 1,74 m, więc dla mnie to jest takie, powiedzmy, do połowy uda. No nie, dla niższych osób będzie trochę niższa, ale jest bardzo ładna i taka nierozkroszowana, ale tutaj ma taką falbankę doszytą. Ona jest taka w ogóle w takiej falbanki, więc taka jest opływowa na sylwetce, bym powiedziała. Bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się też podoba kolor, bo właśnie tak jak mówię, jest czerwona, ale ma ten dodatek czarnego, który tak trochę, wiecie, łagodzi tę sukienkę. Jest cała zakryta, więc jest bardzo grzeczna, natomiast jest krótka, więc wygląda fajnie, no i jest taka zwiewna. Więc tak jak mówię, do czarnych butów będzie super wyglądać, do rajstop nawet, albo bez rajstop. Jeżeli będzie taka pogoda, to myślę, że będzie wyglądała super. Dobra, a kolejna rzecz z Zary, już ostatnia. To tak pojechałam kiedyś, nie pamiętam już po co, ale to był taki zupełny przypadek i właśnie takim przypadkiem najczęściej kupuję najfajniejsze rzeczy, które po prostu potem noszę non stop. I kupiłam sweter. Ja, no mniej więcej, wiecie, na zimę minimum jeden sweter muszę kupić, bo uwielbiam swetry, kocham swetry i im są większe, im bardziej oversize'owe, tym lepiej, ale podobają mi się różne. No i tym razem znalazłam taki. Jest szary, nie jest taki zupełnie gładki, co mi się bardzo podoba, właśnie dlatego, że ma jakąś fakturę, ma jakiś wzór na sobie i on jest taki, wiecie, trochę jakby w takie luźne warkocze, długi rękaw, długi sweter i on z tyłu też ma te warkocze, więc nie jest taki gładki, więc to też czasami właśnie te swetry mają tak, że z tyłu są gładkie, to mi się do końca nie podoba, a ten jest bardzo ładny, on jest taki mięsisty i tak jak widzicie, no też będzie bardzo ładnie wyglądał do blond włosów, myślę, do każdych włosów, bo to jest jednak fajny, szary, po prostu szary, standardowy sweter. Jeżeli chodzi o skład, to ma 57% akrylu, 21% poliestru, 17% wełny i 5% moheru, więc tak sobie pomyślałam, że 17,5% to 22% wełny, no to trochę tej wełny jest. Dlatego go kupiłam. I on kosztował 159 zł, tak? Tak, 159 w rozmiarze S, były tylko dwa rozmiary, S i M. Wzięłam tą S-kę, on jest trochę duży, on jest taki bardziej oversize'owy, bym powiedziała, niż taki ładnie, wiecie, przylegający, trochę wisi mi tam przy biodrach, ale no trudno. Wygląda bardzo ładnie i to jest, wiecie, to jest sweter, ma być ciepły, ma fajnie wyglądać i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Także to już wszystko z Zary. I ostatnie dwie rzeczy, słuchajcie, a, dwie rzeczy z Research, ja tutaj jeszcze mam małe zakupy z Calzedonii, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, czy Wam nie mówiłam, kiedyś kupiłam właśnie takie leginsy z Calzedonii, to są moje ulubione leginsy, takie skórzane, sorry, ja już je nosiłam, więc takie są trochę pomniejszone, bo je tak wrzuciłam do tej torebki. Natomiast to są takie ala skórzane leginsy i to są takie zwykłe, standardowe, one nie są ani total shaper, ani nic, to są po prostu takie zwykłe, tak jak mówię, ala skórzane, które bardzo ładnie wyglądają, mają bardzo ładny ten materiał, który jest taki po prostu gładki na nogach, one też się nie świecą za bardzo, ta skóra jest właśnie taka ala matowa, co mi się bardzo podoba. No i właśnie takie mówione są takie standardowe, ponieważ moje, które mam już, nie wiem, drugi rok, są już tak trochę, wiecie, poprzecierane, no to te rzeczy się zużywają, tak jak powiedzmy rajstopy, tylko trochę dłużej, ale no one też się zużywają, trochę się rozciągają, trochę potem, to wiecie, ta skóra nie wygląda już tak ładnie, bo możemy gdzieś tam zadrzeć, możemy, na nich wszystko widać jakby, jeżeli czymś się tam zadrzemy, no to zrobi nam się ślad. Więc trzeba na to uważać, natomiast jak zrobi się chłodniej, to na pewno kupię sobie drugie takie, które już są ocieplane, bo właśnie jest też taka wersja ocieplanych leginsów, jest też teraz taka, właśnie już oglądałam w sklepie, które są takie bardziej skórzane, nawet nie wiem, czy one nie są po prostu skórzane i też są ocieplane, więc naprawdę mamy bardzo duży wybór różnych takich leginsów, ja je bardzo lubię i one fajnie wyglądają. Ale teraz jeszcze właśnie na taką pogodę, na jesień uznałam, że po prostu kupię sobie te. A jak zrobi się trochę chłodniej, to kupię właśnie te ocieplane, bo w tamtym roku kupiłam ocieplane, natomiast przy szwie ta skóra zaczęła mi pękać po jakimś czasie, więc ja potem je reklamowałam, a że nie mogłam jej wymienić na takie same, to wzięłam sobie takie zwykłe, jakby materiałowe, grubsze, ale stwierdziłam, że w tym roku ponownie kupię tamte właśnie ocieplane również. Więc to i dwie, słuchajcie, moje ulubione rzeczy z Rizzer. To jest, jedna to był naprawdę zupełny przypadek, tutaj mam torbę tą wielką, nie wiem czemu. Byłam na zakupach z mamą, jakoś wzięłam jakieś spodnie i mama powiedziała mi, a weź te. Ja mówię, one mi się w ogóle nie podobają. I słuchajcie, no po prostu przymierzyłam wszystkie spodnie i przy okazji jeszcze te tam, które mama mi powiedziała, że są ładne. Nie wiem, czy żeby jej zrobić przyjemność, czy żeby po prostu wiedzieć,
I słuchajcie, wzięłam te, które wybrała moja mama i które jej się najbardziej podobały. Ja nie byłam przekonana, natomiast teraz uwielbiam te spodnie. To są, o, taki kolor. Pokażę wam najpierw kolor. Trochę takie przecierane. To nie są dziury, ale dziurami pewnie za jakiś czas będą. Natomiast kolor jest właśnie taki granatowy. One są trochę takie rozjaśniane. Tutaj ten kolor jest taki jaśniejszy. Z tyłu wyglądają tak, z tyłu nie mają żadnych dziur, no ale tak jak mówię, na tej, na pupie też są właśnie trochę rozjaśniane. I to jest model, słuchajcie, bo nie było boyfriendów, nie było żadnych boyfriendów. I z tego co pamiętam, kurczę, tu nie jest napisane. Z tego co pamiętam, ten model to jest albo regular fit, albo coś na R na pewno, nie wiem, nie jest tutaj napisane nigdzie. A szkoda. Szkoda, ale wiecie co, jak znajdę te spodnie, to wam podlinkuję, bo uważam, że są naprawdę świetne, mają przepiękny kolor, tak jak nie byłam przekonana. Może dlatego, że jak wiecie, jak je przymierzałam, to jeszcze było bardzo ciepło i ja wtedy miałam te swoje jasne takie przecierane właśnie boyfriendy. Ja uwielbiam taki jasny kolor jeansu i stwierdziłam, że nie, ciemne takie, jakieś dziwne, jakieś takie... O, ten kolor nie jest taki gładki, nie wiem czy kojarzycie takie spodnie marmurkowe, to mi się bardzo właśnie kojarzy z tym, ten taki przecierany jasny kolor tutaj. Stwierdziłam, że ja nie chcę takich marmurkowych, bez sensu. Natomiast teraz w ogóle mi się tak to nie kojarzy, są świetne i słuchajcie, świetnie leżą. To są takie boyfriendy, ale które o wiele ładniej leżą na sylwetce, one są nadal trochę luźne. Ja mam rozmiar 38 i one nadal są trochę luźne, to nie są takie bardzo opięte spodnie, one tak trochę wiszą, wiecie, na pupie, pod pupą, trochę na udach, nie, to nie są takie po prostu opięte spodnie, no może jak wzięłabym rozmiar 36 to byłyby, natomiast ja lubię luźne spodnie, lubię czuć się dobrze i te naprawdę, te są po prostu idealne i leżą świetnie, mają przepiękny kolor, pasują mi teraz do wszystkiego i je uwielbiam i na Instagramie właśnie też już są zdjęcia, bo tak, no, już nie chodziłam, dlatego wam mogę powiedzieć, że naprawdę są super, są bardzo wygodne. I tak jak mówię, ten krój jest taki trochę lepszy niż boyfriendy, no bo tak jak mówię, boyfriendy są bardzo, no tak zniekształcają sylwetkę, one mają być luźne i okej, ja bardzo lubię takie spodnie, natomiast są takie trochę pomiędzy takimi zwykłymi spodniami, a boyfriendami. Są takie właśnie trochę luźne, ale jednak dopasowane, trochę podkreślają sylwetkę, ale wiecie, no zawsze jest taki efekt, jak noszę te spodnie, a potem założę jakieś rurki, to jest efekt, jakbym naprawdę schudła, nie wiem, 10 kilo, bo te spodnie jednak dodają trochę objętości, powiedzmy, ale są na tyle wygodne i na tyle fajnie wyglądają, że dla mnie to nie ma znaczenia. A druga rzecz, w której się również zakochałam, bo ja już, nie wiem, od jakiegoś czasu, jak mówię, chodzi za mną kilka rzeczy i jest kilka takich rzeczy w mojej głowie, które pewnie bardzo bym chciała i jak zobaczę, no to będę chciała. Tak jak na przykład, nie wiem, płaszcz jakiś taki bardzo klasyczny, w takim kolorze kamelowym. Na zimę to jest coś takiego. Muszę też kupić kurtkę skórzaną kolejną, znaczy kolejną, bo tą, którą miałam w zeszłym roku, niestety się zniszczyła, więc mam taką jedną taką przechodnią, ale nie, muszę po prostu znaleźć też jakąś kurtkę skórzaną, bo jakoś nie mogę trafić, więc to jest na przykład rzecz, której również szukam. Ale znalazłam, słuchajcie, przepiękną kamizelkę czarną z takiego miśka. I jak ją założyłam, to ten misiek jest cudowny, po prostu można tak siedzieć i miziać, i miziać, i to jest zajęcie, wiecie, na pół dnia. Można nie mieć kota, a mieć kamizelkę do miziania. W każdym razie, kamizelka jest, no, tak jak widzicie, jest czarna, jest kamizelką, więc kamizelkę mogę sobie na przykład założyć teraz na po prostu bluzkę z długim rękawem. I wygląda fajnie, i daje trochę ciepła, i jest ok. To jest kamizelka, która nie jest taliowana i to jest, mam wrażenie, jej jedyna wada, dlatego że jakby była taliowana, to wyglądałoby to trochę tak, wiecie, smukle i trochę lepiej, no a nie jest, więc takie kamizelki dodają nam też kilogramów i wygląda się, no wygląda się grubiej niż się jest faktycznie. Ale jeżeli jesteśmy w stanie to przeboleć, bo tak jak mówię, no gdyby była taliowana, byłaby idealna. Ona jest zapinana tutaj na takie, nie napy, tylko takie... Wsówki, jakby coś takiego. No i wygląda tak, nie ma kołnierzyka. Tu wygląda tak, że się po prostu ładnie łączy, ale po prostu zakochałam się w tej kamizelce. No po pierwsze, jak ją zobaczyłam i dotknęłam tego materiału, to stwierdziłam, że właśnie to jest to, czego szukam. Sorry, że robi się tak ciemno, ale słońce wyszło. Ale uwielbiam takie połączenie właśnie do kurtki skórzanej i właśnie już też ją tak nosiłam w taką pogodę, kiedy jeszcze nie jest za zimno, ale właśnie jest taki okres przejściowy, możemy sobie właśnie zakładać różne rzeczy i na kurtkę skórzaną taka kamizelka wygląda świetnie i właśnie czegoś takiego szukałam. I ona też jest fajna, bo ona nie jest za długa, ona jest taka, powiedzmy,
do połowy pupy, czyli zakrywa nam pasek, jest trochę poniżej, natomiast nie zakrywa nam pupy, nie jest taka, wiecie, do połowy ud, więc jest taka w miarę krótka i jest wygodna. A tym samym właśnie przykrywa też kurtkę, przykrywa pasek i tak, wiecie, zakrywa trochę nerki i spodnie. Więc wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podoba i to jest... To są takie rzeczy, które bardzo mnie cieszą, bo wiecie, jak macie taką jedną kamizelkę, to nie potrzeba mieć więcej, nie? To nie jest tak jak, nie wiem, t-shirt, że możemy mieć 10 t-shirtów i sobie chodzić w różnych tam, czy tam bluzkach, czy swetrach. Mam taką jedną kamizelkę i wiem, że po prostu będę w niej chodzić i będę z niej korzystać, no bo nie potrzebuję kolejnej, tak? Więc to są takie rzeczy, które bardzo mnie cieszą, jest naprawdę super i bardzo się cieszę, że ją właśnie spotkałam, ale teraz takich rzeczy jest mnóstwo, bo te rzeczy są teraz bardzo modne, więc jest mnóstwo też takich płaszczy. W Lizerze właśnie były też takie kożuszki małe, znaczy małe, takie krótkie po prostu kożuszki, również czarne, z taką, wiecie, tutaj stójką na przykład, albo z kapturem. Teraz jest naprawdę bardzo dużo takich rzeczy i praktycznie w każdym sklepie w internecie też mnóstwo tego znajdziecie, także to będzie wszystko już, słuchajcie, tak... To wszystko. Zrobiłam jeszcze dzisiaj jedno zamówienie, kupiłam czapki, ale czapki też uwielbiam, więc będą nowe czapki na ten sezon. Ale to już wszystko na razie. Jeszcze tak jak mówię, no właśnie szukam kurtki skórzanej, ale jesień jest cudowna. Jeżeli tylko coś będzie, co wpadnie mi w oko i uznam, że bardzo tego potrzebuję, jakbym na przykład znalazła jakieś fajne buty, jakieś takie botki rude. Mam moje botki, które już mają tyle lat, że dawno powinnam się ich pozbyć, natomiast uwielbiam te buty i im są bardziej zniszczone, tym ja bardziej je lubię i mam wrażenie, że mają charakter, więc no mam też kilka takich rzeczy. Wy pewnie też macie, chyba że zmieniacie garderobę co sezon, to może nie. Ja niektóre rzeczy po prostu tak lubię, że mogłabym właśnie chodzić w nich non-stop, a jesień uwielbiam pod tym kątem. Po prostu uwielbiam te ubrania i właśnie te połączenia. Także no pewnie jeszcze kilka rzeczy się pojawi. Zobaczymy jak to będzie, no bo nie jestem w stanie jakby tego przewidzieć, co mi się spodoba i co będzie. Wiem, czego szukam, ale co znajdę, to często jest zagadka, bo tych rzeczy też się nie spodziewałam. A jednak, wiecie, są. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, na co Wy polujecie może w tym sezonie, bo ja, no, tak jak właśnie mówię, że szukam jakiejś sukienki takiej, jakieś takie zwierzęce wzory, jakiejś fajnej, takiej zwiewnej. Także, no może coś się jeszcze pojawi. Dajcie znać, na co właśnie Wy polujecie, co Wy chcecie kupić, albo co fajnego trafiłyście już właśnie w tym okresie takim na jesień, co fajnego znalazłyście. Co możecie mi polecić, może, to będę bardzo wdzięczna. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się przydał, że podobały Wam się te rzeczy. Dajcie znać, może z czegoś skorzystacie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!